Cześć! Witam Was po dłuższej przerwie w nowym filmiku. A w związku z tym, że Korea od 8 czerwca otworzyła swoje granice dla wszystkich turystów, wystarczy tylko zrobić test przed przylotem i po przylocie do Korei, dlatego postaram zrobić taki filmik o nazwie Pierwszy raz w Korei, w którym chciałabym opowiedzieć Wam trochę o takich ciekawostkach, które pewnie już niektóre znacie, może niektóre nie, ale też są takie rzeczy, które chciałabym też wiedzieć przy moim pierwszym wyjazdem do Korei, i których, niektórych z nich po prostu nie wiedziałam. Także zacznijmy sobie. Chciałabym Wam opowiedzieć trochę o transporcie, bo wiadomo, że to jest taka ważna rzecz w trakcie podróżowania. I jak to wygląda w Korei. W Korei mamy metro i autobusy. Metro jest super rozwinięte, jednak wiadomo, że nie wszędzie da się dojechać metrem. No i wtedy mamy te autobusy. Autobusy też są fajne, pod względem, że można sobie zobaczyć to, co jest za oknem. Także to też jest taka forma zwiedzania. Ale jest trochę trudniej powiedzieć, bo nie wszystko jest po angielsku szczególnie poza tymi głównymi dzielnicami. I też są takie problemy, że nie zawsze wiadomo, że już jakaś przystanek został, został pominięty. Nie zawsze ten autobus się zatrzymuje. My na przykład liczymy liczbę przystanków i na przykład myślimy, no muszę wysiąść na czwartym, a tu się okazuje, że na przykład na tym trzecim się nie zatrzymał. No i wtedy powstaje problem, mogą być z tego troszeczkę zamieszanie, dlatego potem zgadam szczególnie na obcokrajowcom, też szczególnie może być tym, którzy nie mówią mówić po korańsku może być trudniej. No i też po prostu nie wszystkie komunikaty w autobusie są podawane po angielsku. W metrze jednak zazwyczaj jest to język angielski, koreański, często też chiński i japoński, także pod tym względem to jest wygodniejsze. Druga rzecz, karta. Chodzi o, o karta na metro, na którą mówimy też po prostu T-Money. Jest to karta, którą można się posługiwać i w metrze i w autobusie to jest ta sama karta, Moja karta wygląda akurat tak. A tak naprawdę wzory są najróżniejsze, także z różnymi waszymi ulubionymi pewnie idolami też można kupić. No i właśnie jak to wygląda? Kartę można kupić we wszystkich takich sklepach typu Żabka, ale też w automatach czasami. Dlatego właśnie się wylądujecie w Korei, możecie od razu sobie poszukać takiego automatu. Jeśli nie, to wystarczy ym, pójść do sklepu i to na pewno uda wam się kupić. Jak powiecie, -money chuseyo", każdy będzie wiedział o co chodzi. Tak najprościej. Nie będziemy tutaj się zagłębiać się teraz w koreańskie, yy, jakieś tutaj rozwinięte koreańskie, tylko także były wam jak najprościej, ale jak powiedzieć, to każdy zrozumie, bo na pewno pracujący tam ludzie nieraz mieli takie sytuacje, prawda? Ale co musicie wiedzieć o tej karcie? Ważne jest to, że żeby doładować tą kartę, potrzebna jest gotówka. Czyli tej karty nie doładujemy kartą po prostu, czyli potrzebujemy gotówkę, żeby doładować tą kartę. Także warto mieć zawsze też na początek trochę gotówki. Albo się wam się uda się wymienić w Polsce, a jak nie, to już w Korei, po prostu na lotnisku po trochę gorszym kursie, ale zawsze na, na początek warto to mieć i sobie doładować po prostu. Trzeci punkt może brzmi trochę tajemniczo wyjście ze stacji. O co tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że na przykład sprawdzam sobie, że chcę dojechać do jakiegoś pałacu. No i patrzę, że żeby dojechać do tego pałacu, to muszę wysiąść na jakiejś tam stacji. No to jadę, a okazuje się, że ta stacja ma na przykład 10 wyjść. Są takie sytuacje nawet powyżej 10, dlatego właśnie zwróćcie uwagę, że jak gdzieś sprawdzać, sprawdzać sobie drogę, jak gdzieś dojechać, to sprawdźcie od razu, które wyjście będzie najbliższe temu miejscu. Tak jak mówię, niektóre stacje mają po kilkanaście nawet wyjść i po prostu gdy zamiast wyjściem pierwszym wyjdziecie na przykład dwunastym, to będzie zupełnie gdzieś indziej i potem ciężko będzie Wam znaleźć drogę do tego miejsca. Mi się tak zdarzyło kilka razy, dlatego po prostu zwróćcie na to uwagę, żeby wyjść dokładnie tym wyjściem, które będzie najbliższe. Tak, bo nawet, nawet nie tylko chodzi o te, o te stacje, które mają kilkanaście wyjść, ale nawet te przy kilku wyjściach też można wyjść z jakiejś innej strony, potem jakiejś innym, jakiejś innej ulicy, tak naprawdę, bo podzielam mi nigdy nie wiadomo, gdzie to się wyjdzie potem. Dlatego warto zawsze to sprawdzić i sobie zapamiętać. Punkt czwarty, ostatni mamy tutaj z transportu aplikacje, czyli jakie aplikacje będą Wam przydatne w Korei. Google Maps może, się nie działa za dobrze w Korei, dlatego jeśli chodzi może być o metro. Jest tak aplikacja Kakao Metro. Bardzo ją polecam. Ona właśnie jest najlepsza do sprawdzenia sobie dojazdu metrem do różnych miejsc. Tam co, prawda, tam co prawda wyjścia już nie poznacie, ale mniej więcej chociaż gdzie dojechać, gdzie się przesiąść. I ta aplikacja, co z dużym plusem, działa bez Wi-Fi. Także po prostu obejrzyjmy, gdzie zawsze wam te może sobie tam sprawdzić. I yy, łącznie z godzinami, o której to metro jedzie. Także tam też jest super. Można sprawdzić, o której jest pierwsze metro, o której ostatnie metro gdzie Skądś, jak dojechać, i tak dalej, nawet bez internetu, także tutaj przynajmniej nie musicie się stresować, prawda? I kolejne dwie aplikacje, które działają zamiast Google Maps w Korei: mamy Kakao Map i Naver Map. I teraz, jeśli chodzi o te dwie aplikacje, to z tego co słyszałam, to Kakao Map lepsza jest do chodzenia, czyli gdy chcemy gdzieś, gdy chcemy gdzieś znaleźć jakąś drogę pieszo, a Naver Map, jak gdzieś dojechać, właśnie, czyli autobusy, metro i tak dalej, i tak dalej. Także to jest to, co chciałam powiedzieć o transporcie. I teraz druga rzecz. Co oni mówią? Zapisałam tutaj kilka takich wyrażeń, które często możecie usłyszeć czy w restauracji, czy w sklepie, które mogą trochę zaskoczyć. No bo tak dziwnie nagle zagadują, zagadywać do obcokrajowca, prawda? Ale to się często według mnie zdarza. Pierwsze z nich, pytanie: Pointy albo Jongnip, Kadyga i Sysejo. To się zdarza w sklepie. Pani się pyta po prostu, czy my zbieramy punkty. Często w jakieś tam karty, albo podają swój numer telefonu i tam po prostu zbierają jakieś punkty, przez to potem mają zniżki. Wiadomo, że my raczej tego nie mamy, szczególnie jako yy, tylko gdzie idziemy tam na, na krótko. Jest też że wystarczy, wystarczy pani się pyta, ma pani? Mówimy wtedy co? Nie mamy. Obsojo. Nie mam. Albo, albo po prostu anio, prawda? Czyli nie. Anio, anio, obsojo, albo obsojo. Tutaj każda z tych wersji będzie ok. Potem drugie pytanie, też w sklepie. Punkturyl Piriohasejo. Punktu oznacza torba. Czyli tutaj chodzi po prostu zapewne o jakąś taką torbę foliową, reklamówkę. Piriohasejo, czy pan, pani potrzebuje? No i znowu najpierw najlep po prostu powiedzieć: Anio. Na przykład, jeśli nie, potrzeb nie potrzebujemy, to prawda, to Anio. Jeśli, po jeśli potrzebujemy, to może powiedzieć, że NE. A jeśli na przykład ktoś się nie zapyta, a potrzebujemy, to można wtedy po prostu powiedzieć: Punktu. Mamy tutaj torbę, prawda? I o poproszę. Punkt Chuseo. Czy to też warto, bo nie zawsze my mamy torbę, nie zawsze ktoś nam zaproponuje sam. Wtedy można tak po powiedzieć: poproszę torbę. Czyli to były dwie sytuacje ze sklepu. Teraz trochę zmieniamy temat. Mamy trzeci myślnik. Takie pytanie. Dysiego Casejo. I to się zdarza w restauracji. Gdy zamówimy, szczególnie właśnie, gdy zamawiamy przy takim stanowisku, po prostu, to jest pytanie: czy pan je i idzie? co oznacza po prostu, czy na miejscu, prawda? Jakby, czy pójdzie pan po zjedzeniu, czy tam pani, prawda? Czy tutaj jest go Kasejo, czy na miejscu. To po prostu oznacza na miejscu. No i gdy mówimy, że tak na miejscu, to po prostu mówimy ne, prawda? A gdy nie, bo chcemy na przykład mieć to na wynos, to możemy powiedzieć anio. No, jeszcze tutaj tak samo, no nie chcę Wam mówić jakichś skomplikowanych wyrażeń, można po prostu powiedzieć take out, prawda? No to każdy też to zrozumie. Nie jest to poprawne koreańskie ani nic takiego, ale ani o take out, to każdy pewnie zrozumie o co chodzi, prawda? A jak chcemy powiedzieć tak poprawnie, można powiedzieć po prostu: proszę mi zapakować. Na przykład też to wyrażenie: podział he, proszę mi zapakować, tak to będzie brzmiało. Czyli zapytać kiedyś się go kasy oznaczy, czy to jest na miejscu. Gdy chcemy zjeść na miejscu, czy tam wypić, mówimy ne. Gdy nie, to mówimy na przykład anio, take out, albo anio, podziank hejciuseo. Wtedy na pewno każdy nas zrozumie. I jeszcze ostatnią rzecz którą chciałam powiedzieć. 1 plus 1 i 2 plus 1. O co tutaj chodzi? W koreańskich sklepach typu żabka bardzo często pojawiają się takie promocje, właśnie 1 plus 1, 2 plus 1. I na szczęście one są czytane prawie jak po angielsku. One plus 1, 2 plus 1, hmm, po prostu, prawda? Więc czasami, jeśli nawet nie zauważymy jakiejś promocji i nawet jest coś jeden plus jeden, a my wzięliśmy tylko jeden, to wtedy też często ten pracownik może powiedzieć, nam przykaść, a one plus one, prawda? Więc wtedy coś się pani też doda więcej, ale jak usłyszymy to one plus one, to po prostu można sobie pójść do półki i przynieść jeszcze jeden ten produkt na przykład. Albo two plus one, prawda? Że nam nie wzięliśmy dwie, jakieś czekoladki, a się okazało, że jest trzecia, w, w gratisie. To często albo ten pracownik powie, albo w ogóle. Przy odbijaniu tego produktu, ta kasa sama to mówi. Także, gdy to usłyszymy, to jest znak, że możemy sobie jeszcze tam przynieść na przykład dodatkowo, jeśli yy, czegoś nie wzięliśmy, prawda? One plus one i two plus one, takie super promocje. I ostatni podpunkt mojej dzisiejszej lekcji, można powiedzieć. Co może nas zaskoczyć? Otóż, brak koszy na śmieci. Co prawda, w takich bardziej nowoczesnych dzielnicach te koszy już się pojawiają, jednak w takich mniej nadal ich nie ma, dlatego warto zaopatrzyć się w jakąś torbę. I przede wszystkim cierpliwość, jeśli nie mamy większej torby, żeby to gdzieś donieść w końcu do kosza na śmieci. Bo Koreańczycy mimo wszystko, tego, że nie ma kosza na śmieci, na ulicy nie śmiecą. Drugie, co może być dla Was dziwne, brak Wi-Fi. Wydaje się, że Korea to jest taki kraj, gdzie po prostu wszędzie bez problemu znajdziemy Wi-Fi. Według mnie wcale, że nie. Tym bardziej z taką naszą kartą niekoreańską. Dlatego też wartość, jeśli troszeczkę nie jesteście tacy pewni, Warto zaopatrzyć się w tą koreańską kartę SIM, na której byście mieli trochę właśnie tych danych i mogli ich skorzystać potem w razie czego z internetu, bo wcale to nie jest tak, że wszędzie to Wi-Fi da się złapać. Trzeci punkt, krótko jeżdżące metro. Mimo tego, że Korea to taki kraj, który słynie z takiego może być życia nocnego, może nie do końca nocnego, że kluby czy coś, ale restauracje i tak dalej są długo otwarte i ludzie dosyć dopóźno tam spędzają czas, to metro Jeździ dosyć krótko, kończy się pewnie około po 11 i raczej po 12 już nie jeździ, z tego co pamiętam. No i wtedy jeżdżą tylko autobusy, co może być też właśnie utrudnione, bo te autobusy też nie jeżdżą tak często i tak jak mówiłam, czasami te komunikaty nie są podawane po angielsku i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to też może być problem, więc jeśli macie zamiar spędzać gdzieś czas do późna, tak się też zwróćcie na to uwagę. Czwarty punkt. Zdejmowanie butów. U nas w Polsce też oczywiście... Jest taka zasada, że zdejmujemy buty wchodząc do domu czy tam do innych takich tego typu pomieszczeń. Jednak w Korei jest to o wiele, wiele bardziej przestrzegane, zwróćcie na to uwagę, jeśli będziecie w jakimś prywatnym domu. Ale nie tylko domu, bo są też restauracje, w których siedzi się na ziemi, i w takich restauracjach zostawia się po prostu buty przy wejściu. Także też właśnie uważajcie, jeśli wchodzicie do restauracji, w której siedzi się na ziemi, zdejmijcie buty, bo reakcja ze strony Koreańczyków może być czasami nawet taka nieprzyjemna, muszę powiedzieć. Bez takiego zrozumienia, że jesteś obcokrajowcem, nie mogłeś po prostu czegoś nie zrozumieć, według mnie. I ostatnia toalety. Może słyszeliście, że w Korei po prostu na każdym kroku są toalety, są darmowe. Na stacji metra też często można skorzystać. Ale coś chciałam Wam powiedzieć, na co zwrócić uwagę: że w nie we wszystkich stacjach, nie we wszystkich toaletach można wrzucać papier do toalety. Są takie, gdzie jest napisane wrzuć papier do toalety, a są takie, gdzie jest napisane wrzuć papier do tego kosza. Dlatego też właśnie zwróćcie uwagę, bo. Właśnie w przeszłości w Korei nie można było wrzucać papieru do toalety. Teraz już się to zmienia, ale nadal teraz jest tak, takie mylące, bo są te toalety, gdzie można wrzucać yy, papier do toalety normalnie, jest użyty. A są jeszcze nadal te toalety, w których trzeba uważać i wrzucić do kosza na śmieci, ponieważ toaleta możesz zapchać po prostu. Także zwróćcie na to uwagę. Przy okazji, jeszcze chciałabym zaprosić na mój kurs na platformie Udemy, o której już pisałam. W związku z tym planuję jeszcze zrobić jedną obniżkę ceny, która będzie trwała miesiąc. Ja tak jak mówiłam, ten pierwsza część kursu, którą dodałam, jest bardzo podobna do tego, co jest na YouTubie, ale nadal byłoby mi bardzo miło, gdybyście chcieli skorzystać i trochę chociaż tak jakby odwdzięczyć mi się za te darmowe lekcje. I tak do końca czerwca planuję opublikować drugą część kursu, która także będzie zawierała około 20 lekcji. I będzie to już materiał prawie mm, całkowicie nowy, takie coś, czego jeszcze nie ma po prostu na YouTubie. Także mam nadzieję, że jeśli nie widzieliście tego mojego posta, to teraz przynajmniej Wam się dowiedzieliście o tym. Także zapraszam i mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja Wam się chociaż trochę przyda w Waszej podróży do Korei, także mam nadzieję, że spędzicie tam miło czas i do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!